Mamy 17 dzień sierpnia, jesteśmy w siłowni Pop Gym, a to oznacza, że Rosa rozpoczyna treningi przygotowujące do kolejnego sezonu Tauron Basket Ligi. Z nami jest nowy zawodnik Rosy, Sejt Hajric. Witaj, Sejt. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie, no można powiedzieć tak kolokwialnie mówiąc, że to z grubej rury. Słuchaj, kibice dopytują o to, co z twoim tatuażem, bo wiadomo, że masz tatuaż Anvilu wytatuowany, no i kibice zastanawiają się, czy chcesz wytatuować też tatuaż Rosy na przykład na swoim ciele, czy po prostu jesteś mocno przywiązany do Anvilu, ale tutaj na przykład dla Rosy będziesz też na pewno zostawiał serce na boisku. Jeżeli chodzi o mój tatuaż, który mam na prawej ręce, to jest moja prywatność. A oczywiście, że wszystko dam, serce zostaje na boisku, żeby pokazać, że to, co już jest z Anvilem, to już jest historia. Patrzę do przodu i walczę, żeby był sukces tutaj z Rosą Radą. Chcesz tutaj zakorzenić się, tak jak zakorzeniłeś się w Anvilu, to tak samo chcesz tutaj zostać w Radomiu na dłużej? Wiążesz jakąś większą przyszłość tutaj z tym miastem, z tą drużyną, czy to jest jeszcze przystanek w twojej karierze? No zobaczymy. Dopiero jest początek teraz trenowania, sezonu. Zobaczymy, jak się wszystko. Nigdy człowiek nie wie, gdzie zakończy, gdzie zostanie na przyszłość. Także na razie jestem tu, będę walczył, będę się starał, żeby pokazał, na co mam stać i żeby po prostu było mi dobrze tu. Co cię skłoniło do podjęcia kontraktu akurat w Rosie Radom, akurat w tej drużynie? Bo wiem, słyszałem, dużo rozmawiałem na temat Rosy, po prostu trener, sztab tutaj Rosy Radom chciał bardzo. Tak samo, że podjęliśmy decyzję i że w ogóle nie żałuję, że dzisiaj jestem zawodnikiem Rosy Radom. A jaką rolę ty widzisz dla siebie w tym zespole? Czy ty będziesz takim zawodnikiem pierwszopiątkowym, takim, który będzie czasami starał się brać na siebie ciężar gry? Czy raczej tutaj myślisz o wchodzeniu z ławki? Jak to widzi też trener Kamiński? Rozmawialiście o tym już? Powiem tak, to już decyzja trenera. Trener doskonale wie, ile co, jak potrafię, czego będzie wymagał ode mnie na boisku. Tego, czego będzie wymagał, to będzie miał u mnie i tyle. Teraz, że będę zawodnikiem podstawowym, czy będę z ławki, to bez różnicy dla mnie. Rozmawiałeś z trenerem, to była taka osoba, która cię jakby skłoniła do tego, żeby tutaj także przyjść, bo wiemy, że wielu zawodników podczas podpisywania kontraktu podkreśla, że osoba trenera była takim czynnikiem decydującym o tym podpisaniu kontraktu i takim głównym aspektem, który ich do tego zachęcił. Jak to jest u ciebie? No tak, jeżeli trener nie zaakceptuje zawodnika, to nie wiem, może prezes, może pracownik ich chcieć, a jeżeli trener go nie zaakceptuje, to nic z tego. Znaczy trener jest pierwszą osobą, która akceptuje zawodnika, że chce go u drużyny albo nie chce go. Jeżeli trener powie, że chce go, to znaczy ten zawodnik na 99% jest u zespołu. Słuchaj, jak zapatrujesz się na te europejskie puchary? Bo wiemy, że Rosa ma trzech przeciwników, Turcja, Macedonia, Finlandia. To oznacza dalekie wyjazdy, to oznacza też bardzo dużą intensywność gry, ale także to jest dla was pewnego rodzaju może atrakcja, może wyzwanie. Jak ty się na to zapatrujesz? No bardzo się cieszę z tych pucharu, bo ostatnio grałem z Anvilem już jak byli ULEP Cup. I bardzo się cieszę pucharu, że Rosa dostała i że Rosa chce grać w te puchary europejskie. To jest duży plus za miasta Radom, za drużynę Rosa, za zespołu, żeby się pokazali u Europie, żeby po prostu walczyli, jak mówić, lepiej dużo grać, niż dużo trenować. Także to jest duży też plus. A jak oceniasz koszykówkę we Włocławku? Jak oceniasz ten zespół? Czy ten zespół ma szansę, żeby jeszcze się rozwijać, czy powoli tam ta koszykówka zaczyna się trochę psuć, bo wiemy, jakie problemy ma Anvil, że tam trochę jest problem ze sponsorami, trochę problem w środowisku. Jak ty to oceniasz? Bo znasz to środowisko bardzo dobrze i wiesz, jak to wygląda od środka. No znam bardzo dobrze to, jak to wygląda tam. Nie więcej koszykówka u Wrocławku będzie, bo miasto, jak miasto Wrocławek, to nie pozwoli, żeby Anvil nie istnieć. Będzie, ale na jakim poziomie to nie wiadomo. Nie wiadomo, bo tak co wiem, podpisywają tam zawodniki. Myślę, że będą chcieć walczyć tak jak zawsze. Oni chcą Anvil walczyć, ale na ile będzie stać, to zobaczymy w sezonie. A powiedz mi jeszcze, jak oceniasz swoich poprzednich trenerów w twojej karierze? Czy byli tacy trenerzy, których może nie lubiłeś? Może tacy trenerzy, których lubiłeś bardzo i czujesz do nich sympatię? Jak to wygląda?
Ja nigdy nie miałem problemu z trenerami. Gdziekolwiek byłem, byłem bardzo dobrze z trenerem pracowałem. Najbardziej tak trener, który mi został, tak jak mogę powiedzieć, to był Andrzej Urlep. Z nim byłem 3 lata u Anvilu i dużo, dużo z tego człowieka, z trenera poduczył mnie, nauczył mnie, pokazał mi jak trzeba i po prostu dla niego byłem na boisku, jak to mówić, czarny koń, bo czego chciał, to miał. Po prostu tyle. Jeszcze taka ciekawostka dla kibiców. Słyszałem, że masz bardzo ciekawy, jak na koszykarza, wyuczony zawód. Z zawodu jesteś kim? Pochwal się. No jestem fryzjerem. To nie ukrywam, a czasami sam sobie strzyżem, jak mam czas. Ale czy to będzie moja... Koledzy mogą liczyć na to, że czasami dostaję na hajricia, zawitają, zapukają? No na razie dopóki gram, wątpię, ale nie wiadomo jak skończę karierę, czy będę aktywny fryzjer, czy będę... Nie wiadomo co będzie dalej, jak... ale jestem. Okej, dzięki Sejt, nie trzymamy Cię dłużej, bo tam trwają treningi. Sejt Hajric, nowy zawodnik Rosy Radom, był Państwa gościem, jak Państwo widzą.